Magdalena Laskowska, Muzeum Narodowe w Krakowie. Drogocennej a tajemniczej piękności jest po nim puścizna. życie i twórczo Stanisława Wyspiańskiego w oparciu o kolekcję dzieł artysty w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Stanisław Wyspiański należy do grona najwybitniejszych i najwszechstronniejszych artystów polskich. Jego twórczość obejmuje różne dziedziny sztuki wzajemnie się dopełniające. W literaturze tworzył różnorodne formy artystyczne wiersze, rapsody, dramaty, tragedie. W malarstwie sztalugowym czerpał z doświadczeń impresjonizmu, syntetyzmu, symbolizmu i ekspresjonizmu. W portretach, niezwykle trafnych w charakterystyce modela, mocną linią wydobywał psychologizm postaci. W pejzażach łączył obserwacje zjawisk przyrodniczych z tajemniczym misterium życia natury, nadając im symboliczną wymowę. W dziedzinie sztuki użytkowej projektował wystroje wnętrz w kościołach i budynkach użyteczności publicznej. Dekoracja malarska Krakowskiej Bazyliki Franciszkanów przy placu Wszystkich Świętych należy do najwybitniejszych osiągnięć sztuki europejskiej XIX i XX wieku. Polichromia prezbiterium i części krzyżowej kościoła oraz zespół siedmiu witraży to arcydzieła polskiego modernistycznego malarstwa monumentalnego. Westybul, sala posiedzeń i biblioteka Domu Towarzystwa Lekarskiego przy ulicy Radziwiłowskiej w Krakowie Zachwycają przemyślaną awangardową kolorystyką i finezją zaprojektowanego przez wyspieńskiego wyposażenia: balustrady, witraży, mebli, polichromii i tkanin. Wnętrze to, docenione już przez współczesnych, otworzyło kierunek całej odrębnej szkole w rozwoju polskiego przemysłu artystycznego. Wśród pionierskich dokonań wyspieńskiego w dziedzinie sztuki użytkowej, ważne miejsce zajmuje również piękna książka. Ogromny wkład artysty w jej reformę doceniali już jemu współcześni, uznając m.in. okładkę pieśni Bolesława Raczyńskiego, rocznika krakowskiego, ilustrację Iliady, za dzieła sztuki typograficznej. Architektoniczne zainteresowania wyspiańskiego koncentrowały się na wawelskim wzgórzu. Wspólnie z Władysławem Ekielskim stworzył projekt zabudowy Wawelu, a wzorem dla planowanych jego przekształceń stał się Zamek Ateński i Akropolis w Troi, której obrońcą był Hektor, wzór ducha bohaterskiego, króla ducha narodu. Twórczość plastyczną Wyspiański wiązał także z problematyką teatralną tworzył liczne projekty scenograficzne, reżyserował dramaty własne i adoptował na scenę sztuki artystów obcych. Jego nowatorskie poglądy na teatr, wyrażone najpełniej w studium o Hamlecie z roku 1905, sprawiły, że został uznany za twórcę polskiego nurtu tzw. Wielkiej Reformy Teatru, która zakładała twórczą integrację w przedstawieniu wszystkich elementów sztuki widowiskowej. Przełomowym wydarzeniem w dziejach polskiej sceny narodowej było wystawienie Wesela w dniu 16 marca 1901 roku na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie. Jego zanurzona w przeszłości twórczość malarska, literacka, teatralna, czerpiąca z antyku, Biblii i historii, była na wskroś awangardowa i wizyjna. Dała początek nowej sztuce, a stworzone przez Wyspiańskiego wielkie tematy i symbole zawładnęły zbiorową wyobraźnią Polaków. Muzeum Narodowe w Krakowie posiada największą kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego w zbiorach polskich. Liczy ona przeszło 1100 obiektów. Drogocennej, a tajemniczej piękności spuścizna, jak pisał o niej Zenon Przesmycki w nekrologu artysty, to dzieła malarstwa portretowego i pejzażowego, jak również zespół projektów do dekoracji krakowskich świątyń oraz budynków użyteczności publicznej. W skład kolekcji krakowskiego muzeum wchodzą także rysunki, tkaniny, meble, rzeźby, ryciny oraz książki artystyczne. Wybitny i niepowtarzalny charakter tych zbiorów zostanie zaprezentowany w nowo otwieranym obecnie Muzeum Stanisława Wyspieńskiego w Starym Spichlerzu przy Placu Sikorskiego w Krakowie. Kolejnym już trzecim oddziale poświęconym temu twórcy. Pierwsze muzeum miało miejsce przy ulicy Kanoniczej w latach 1983-2002, drugie w latach 2004-2012 w Kamienicy Szołajskich przy Placu Szczepańskim. Stanisław Wyspiański, urodzony w Krakowie 15 stycznia 1869 roku był synem franciszka, uznanego krakowskiego rzeźbiarza oraz marii z rogowskich wyspiańskich. W roku 1873 rodzina wyspiańskich Franciszek, Maria oraz ich dwoje synów, starszy Stanisław i młodszy Tadeusz, urodzony w 1871 roku przeprowadziła się na ulicę Kanoniczą do tzw. domu długosza. Część pomieszczeń dawnej stajni i wozowni służyła po wyremontowaniu jako mieszkanie, a zarazem pracownia rzeźbiarska franciszka. Tam właśnie mały Staś doświadczał pierwszych wrażeń sztuki plastycznej i stał się dziedzicem rodzinnej tradycji artystycznej. W jednym z wierszy pisał: U stóp wawelu miał ojciec pracownię. Wielką izbę, białą wysklepioną, żyjącą figur zmarłych, wielkich tłumem, tam chłopiec mały chodziłem, co czułem, to później w kształty mej sztuki zakułem. Życie chłopca na tle pracowni rzeźbiarskiej opisywał jego przyjaciel z dzieciństwa Henryk Opieński. W błękitnych mgłach wspomnień dziecinnych marzą mi się obszerne pomieszczenia długoszowej kamienicy pod wawelem, schody wiodące w dół do pracowni rzeźbiarskiej i wśród białego pyłu unoszącego się w powietrzu, wśród stosu odlewów gipsowych, figur, masek, widzę uwijającego się w niebieskim ubranku z wzniesioną w górę srebrnym, oblepionym papierem drewnianą szabelkę kolegę Stasia. Chodziliśmy wtedy do czwartej klasowej szkoły, tak zwanej Larysza, razem z Mechoferem i Estreicherem. Stasia Wyspiańskiego, który od dzieciństwa obcował z atmosferą Wawelu, Smoczej Jamy, Wisły i rzeźbiarskiej pracowni, uważaliśmy trochę za fantasty. W pracowni Franciszek Wyspiański tworzył własne rzeźby, ale także podejmował się prac rzemieślniczych, odlewał fragmenty dekoracji, detali architektonicznych zabytków krakowskich. Chłopiec uczył się rysunku pod okiem ojca, Zapełniał szkicami swoje pierwsze notesy. Stanisław uczęszczał do krakowskiej szkoły ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim męskim w pałacu Larisza, a następnie do Gimnazjum Świętej Anny. W tym czasie był świadkiem nieuleczalnej choroby swojej matki, która zmarła 18 sierpnia 1876 roku na gruźlicę płuc. Po śmierci Marii dzieckiem zaopiekował się Franciszek oraz jego siostra Albina. Która sprowadziła się do domu Długosza wraz z ich chorą matką Wiktorią. Młody Wyspiański pomagał czynnie w warsztacie ojca, o czym świadczą relacje z epoki np. Antoniego Mikulskiego. W czasie wakacji 1879 roku towarzyszył mały Staś ojcu przy doglądaniu pomnika stawianego według jego pomysłu na cmentarzu w Rudawie pod Krzeszowicami. W szkicowniku uważanym za najwcześniejszy w twórczości Wyspiańskiego na jednej ze stron znajduje się rysunek fasady krzeszowickiego kościoła, by, być może powstały w tym czasie. We wspomnieniach rodziny fundatora pomnika przeczytać można. O ile Staś pomagał istotnie do wykonania nadzwyczajnego dla nas dzieci pomnika w zacisznej wsi krakowskiej, nie pamiętam, ale już sama myśl, że taki mały chłopiec przydaje się ojcu do pracy niezwykłej, otaczała go w naszych oczach dziwnym szacunkiem. W zbiorze wczesnych rysunków Stanisława Wyspiańskiego przechowywanych w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, a podarowanych przez ciotkę malarza Janinę Stankiewiczową, która wraz ze swym mężem Kazimierzem Stankiewiczem przejęła opiekę nad chłopcem w roku 1880, znajduje się kilka szkiców z wczesnych lat 80. XIX wieku. Pochodzą one z notesu, który prawdopodobnie używał młody uczeń klasy IV gimnazjum podczas lekcji polskiego lub łacińskiego. Są to m.in. ilustracja do tekstu maratonu Kornela Ujejskiego, rysunek żołnierza rzymskiego oraz projekt karty tytułowej do tłumaczenia na język polski jednego z dzieł Juliusza Cezara Tłumaczenie Cezara. Projekt ten, związany z Cezarem, został podpisany i zadatowany Stanisław Wyspiański, 4 B 1883. W klasie tej Wyspiański czytał zgodnie z kanonem lektur Bellum Gallicum, księgę pierwszą i trzecią. Autorstwa Juliusza Cezara w XIX-wiecznym wydaniu Ignaca Pramera. Wawel, który chłopiec widział każdego dnia, na który spacerował, który zwiedzał wraz z klasztą szkolną, na zawsze będzie stanowił dla jego myśli głęboki plan odniesienia. To zamkowi, katedrze i wzgórzu poświęci wiele swych kompozycji malarskich, jak również dramatów i wierszy. Profesjonalną naukę rysunku Wyspiański rozpoczął w roku 1884 jako wolny słuchacz Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Studia na tej uczelni podjął w latach 1887 i 1889 pod kierunkiem profesora Jana Matejki. W latach 1887-90 oraz 1896-97 zdobywał również na, wydzia wiedzę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego mistrzem był wówczas historyk sztuki profesor Marian Sokołowski. W latach 1889-1890 Wyspiański pracował przy dekoracji malarskiej prezbiterium kościoła mariackiego w Krakowie, by wkrótce potem, w marcu 1890 roku, wyruszyć swą pierwszą podróż na zachód Europy w kierunku Paryża. Trasa jego wyprawy wiodła m.in. przez Wiedeń, Wenecję, Padwę, Weronę i Mediolan. Wracał ze stolicy Francji po sześciu tygodniach przez Chartres, Rouen, Amiens, Laon, Norymbergę, Monachium, Pragę, Poznań, Torun i Wrocław. Powrócił do Paryża w maju 1891 roku, by wspólnie ze swym przyjacielem Józefem Mechoferem zdawać na studia artystyczne w École des Beaux-Arts. Próba ta niestety zakończyła się niepowodzeniem. Obaj młodzi artyści uczyli się w prywatnych atelierach paryskich malarzy i rzeźbiarzy. Dużo czasu poświęcali też na lektury, wizyty w teatrach i operze, wystawy w galeriach i muzeach. We wrześniu 1892 roku, w związku z zamówieniem na projekt witraża do Katedry Lwowskiej, Wyspiański udał się do stolicy Galicji. Do Paryża po raz trzeci zawitał w lutym 1893 roku, nadal pracując nad witrażem śluby Jana Kazimierza do okna prezbiterium Katedry we Lwowie, poświęconym historii i Polsce. Rysował portrety znajomych są czwartą podróż do Francji Wyspiański wyruszył w marcu 1894 roku. Finalizacja witraży lwowskich, które w literaturze przedmiotu uchodzą za w pełni dojrzały przejaw modernizmu i podsumowanie doświadczeń paryskich, nastąpiła w sierpniu 1894 roku. Z końcem września Wyspiański wyjechał do Lwowa, a do Paryża już nigdy nie wrócił. Jak wyglądało wnętrze jednego z jego paryskich atelier, przeczytać można w liście artysty do opiekunów Janiny i Kazimierza Stankiewiczów z 8 września 1893 roku. Pokoik mój wygląda bardzo milutko: dwie białe zasłony przy drzwiach i koło łóżka, zasłony ubrane kwiatami, które mi ciocia przysłała, pozawieszane fotografie wujostwa na jednej z półeczek, fotografia mamy oprawiona w czarne rameczki. Po prawej stronie kompozycji pastelowej widnieje zarys projektu węglowego do okna Katedry Lwowskiej, który później zakupił Felix Jasiński i podarował do Muzeum Narodowego w Krakowie w roku 1920 wraz z całą swoją kolekcją dzieł sztuki. W roku 1895 Wyspiański na stałe powrócił do rodzinnego Krakowa. W 1897 został członkiem założycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. W latach 1898-1899 został kierownikiem artystycznym Pisma Życie. W Akademii Sztuk Pięknych od 1902 roku prowadził katedrę malarstwa dekoracyjnego. Żyję, by zwało się, że żyłem nad jakąś rzeką w jakimś kraju, nad jakąś rzeką w jakimś mieście, gdzie ślubowałem ślubnie wieście, gdzie dom stworzyłem jej i sobie z myślą o jednym wspólnym grobie. Matkę swych dzieci, Teodorem Teofilę Pytko, pochodzącą ze wsi Konary koło Tarnowa, Wyspiańskich poślubił 17 listopada 1900 roku. Wychowywali wspólnie czwórkę dzieci Teodora, Mieczysława, Helenę i Stanisława. Od lutego 1901 roku zamieszkiwali wspólnie w kamienicy przy ulicy Krowoderskiej 157 w Krakowie. Tam mieściła się słynna błękitna pracownia. Pokój narożny o dwóch oknach i narożnych oszklonych drzwiach na balkon. Obszerny, słoneczny, cały, ściany sufit, nawet piec, wymalowany ciemnym szafirem. Na prawo od wejścia, bliżej okna, ale nie przy ścianie, stół duży, nakryty czerwonym suknem. Za stołem krzesło o wysokim opieradle. Na stole papiery, ołówki, pióra gęsi do pisania, świeca, często filiżanka, biust wyspiańskiego. Przy jednej ze ścian, między wejściem do następnych pokoi a narożnikiem wysoka półka z książkami przysłonięta szafirową firanką. Pod jednym z okien drugi stół, mniejszy, z pędzlami, pastelami, z przyborami malarskimi. W rogu pracowni koło okna stała rzeźba kurzawy, wawel i wisła. W maju 1906 roku artysta, w trosce o przyszłość rodziny świadomej nieuleczalnej choroby, postanowił zakupić posiadłość w Węgrzcach pod Krakowem. Zamieszkał tam z rodziną jesienią tego samego roku. Wracając do twórczości Wyspiańskiego po powrocie z Paryża, należy przywołać jego pierwszą dużą pracę. Dzieło wybitne, totalne, prekursorskie. W czerwcu 1895 roku artysta otrzymał oficjalne zlecenie na wykonanie dekoracji malarskiej w Kościele Franciszkanów. Zgodnie z umową miał pokryć całe ściany i sklepienia części Wschodniej Świątyni motywami ornamentalnymi. Wyspiański posiadał doskonały warsztat projektanta monumentalnych dekoracji gdyż uczestniczył pod okiem Jana Matejki w tworzeniu polichromii prezbiterum Kościoła Mariackiego w latach 1889-1890. Wymyślał wzory oparte na geometrii oraz przestylizowanych motywach z świata przyrody i tworzył przepruchy. Rysunek kartonów odbijał się przez kalkę. Kalkę ową dziurkowało się na liniach miejsce w miejsce. W ten sposób otrzymany patron, zwany przepruchą, przytwierdzało się do ściany i przecierało czernidłem. Tak, że na tymku zostawał wykropkowany gęsto cały kontur. Wykończywszy rysunek węglem nakładało się go farbami, cieniowało i modelowało według samego kartonu. Przenoszeniem projektu Wyspiańskiego na ścianę kościoła zajmował się zespół malarzy rzemieślników. Przedstawienia figuralne, które wymagały wyższego kunsztu, Wyspiański malował na ścianach samodzielnie. I tak, kompozycję Caritas i Maria z Dzieciątkiem artysta przedstawił w prezbiterum kościoła na ścianie południowej, między oknami z żywiołami wody, zaś kompozycję z Michałem Archaniołem i strąceniem aniołów po stronie północnej, między oknami z żywiołami ognia. Prace w kościele przy dekoracji malarskiej trwały od lipca do grudnia 1895 roku. Poprawki zlecone przez ojców franciszkanów wyspięski wykonał w latach 1896. I 1897 pokrywając geometryczną kratownicą na ścianach świątyni motywami przestylizowanych róż nasturcji i bratków. W czerwcu 1897 roku gwardian zakonu Samuel Rice zwrócił się do Wyspieńskiego z prośbą o wykonanie kartonów do witraży kościoła Franciszkanów. Artysta zaprojektował żywioł ognia z motywem ogniska, żywioł Ognia z motywem maku i lilii płomykowej, Trzy Święte Mniszki oraz Święty Franciszek, Żywioł wody z motywem irysów i grążeli, Żywioł wody z motywem kosaców i nenufarów. Wykonał je z kilkoma zmi zmianami w kompozycji trzech Świętych Mniszek Innsbrucki zakład Tiroler Glasmalerei und Musikanstalt. Montaż witraży w oknach Kościoła odbył się w lipcu 1899 roku. Nie, było, nie był to koniec prac na, y, przedszklenia, nad przedszkleniami w tej świątyni. Wyspiański zamierzał umieścić w oknie zachodnim kościoła witraż przedstawiający Boga Ojca stwarzającego świat. Pastelowy karton Bóg Ojciec Stansie był gotowy w grudniu 1897 roku, ale w wyniku nieporozumień i konfliktów pomiędzy Wyspiańskim a Franciszkanami. Realizacja projektu w szkle przez zakład Innsbrucki nastąpiła dopiero w roku 1904. Kolejnym wielkim zamysłem z zakresu witrażownictwa było podjęcie przez Wyspieńskiego prac koncepcyjnych nad witrażami do prezbiterium i transeptu katedry krakowskiej. Zaczął je tworzyć w grudniu 1899 roku. Zamierzał wypełnić okna kościoła galerią wielkich postaci historycznych i legendarnych. Świadków przeszłości, a zarazem sędziów współczesnego pokolenia. Najcześniejsze rysunki do witraży wawelskich Wyspiański wykonał w roku 1899. W roku 1900 namalował wielkie kompozycje z postaciami Kazimierza Wielkiego, świętego Stanisława, Henryka Pobożnego i Wandy oraz kilkanaście małych rysunków wykonanych ołówkiem z wyobrażeniami kolejnych postaci władców i świętych. Między innymi Piasta, Świętej Kingi, Jagieły i Jadwigi, Władysława Łokietka, Kazimierza Jagielonczyka, Zygmunta Starego. Równocześnie z malowaniem projektu Wyspiański pomiędzy styczniem a majem 1900 roku tworzył rapsody, nazwane przez niego poetyckim komentarzem do witraży. Koncepcja na witraży wawelskie została odrzucona przez księcia biskupa krakowskiego Jana Pozyna. Myśl Wyspiańskiego o odrodzeniu polskiej chwały i porzuceniu martwoty duchowej Polaków wynikającej z usypiającego kultu przeszłości w kontekście wawelskiego wzgórza i katedry powróciła w lipcu 1903 roku po podpisaniu układu pomiędzy Galicyjskim Wydziałem Krajowym a rządem austriackim, w wyniku którego Zamek Królewski opuściły wojska go kupujące. Wyspiański wspólnie z Władysławem Ekielskim stworzył projekt zabudowy Wawelu, a wzorem dla planowanych przekształceń wzgórza stał się zamek ateński i Akropolis w Troi, której obrońcą był Hektor. Ekielski wspominał powszechnie znaną jest głęboka część Wyspiańskiego dla naszej przeszłości, w szczególności dla Wawelu. Wszakże tłem poematu Akropolis jest Wawel. Na Wawelu odgrywa się Bolesław Śmiały, Legenda i Wyzwolenie. W tekach jego szkiców znajdujemy mnóstwo szczegółów zamku i wzgórza. Podobnie jak na ateńskiej Akropolidzie, mieszczącej w sobie wszystką wiarę i wszystkie świętości Greków, Wawel mieści w sobie wszystkie nasze świętości i nasze wiary. Pierwsze konferencje Akropolis z Władysławem Ekielskim rozpoczęły się 30 listopada 1904 roku. Niewielka część rysowanych wówczas projektów została opublikowana przez Władysława Ekielskiego w artykule zatytułowanym Akropolis – projekt zabudowania Wawelu, obmyślany przez Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego – w krakowskim architekcie w roku 1908. Portret można malować kwadrans, pół godziny, godzinę, ale nie można go malować dłużej, bo to już będzie nie portret, lecz obraz na temat danej osoby, historia osoby. Człowiek nie jest ten sam we wtorek, jakim był w poniedziałek. Zmieni się bezpowrotnie. Zmieniają go przeżycia i przemyślenia. Portret to odbicie chwili, odbicie artystyczne, umujące rzeź do głębi. W sztuce Wyspiańskiego portret pełnił rolę szczególną. Okresem, w którym stworzył pierwszą znaczącą serię wizerunków, były lata 1898-1899. Portrety, które tworzył w tym czasie, to głównie wizerunki znajomych. Z pierwszej kawiarni artystycznej Młodej Polski Paon, mieszczącej się przy ulicy Szpitalnej w Krakowie. Lokal ten mieścił się niemal naprzeciw nowego budynku Teatru Miejskiego blisko Szkoły Sztuk Pięknych, redakcji konserwatywnego Dziennika Czas, niedaleko Uniwersytetu Jagiellońskiego. Paon był oryginalną mieszaniną ludzi bardzo wybitnych i z gra i pentaków, jak na przykład niżej podpisany, to cytat Tadeusza Bojarzyleńskiego, będący wówczas opieszałym studentem medycyny. Było w Paonie coś podobnego jak w klasztorze, gdzie istnieją ojcowie i bracia niżsi. Zarazem sprawiało to, że atmosfera była tam dość ciężka. Za dużo było autorytetu i za dużo komparsów. Zeszły się trzy tak despotyczne indywidualności jak Przybyszewski, Wyspiański i Stanisławski. Tadeusz Bojżeleński wspominał dalej. Wyspiański bywał często w pałonie, siadywał do późna, przysłuchiwał się w milczeniu rozmowom, było zwykle późno. Brał papier i kredki, zaczynał rysować. Rysował zwykle portrety obecnych, bez różnicy. Były one może troszkę odmienne od jego portretów, bardziej idące w kierunku charakterystycznym. Bliskiej karykatury. Pomysłowy Ferdynand Turliński, właściciel kawiarni, widząc, kto bywa w kawiarni w jednej z sal, rozpiął wielkie płótno, które szybko stało się sztambuchem epoki, pokrywając się malowidłami, karykaturami, dowcipnymi napisami, w tym nawet dialogami pomiędzy artystami. Pierwszy na płótnie zapisał się Lucian Rydel, a to sprowokowało Stańsowa Wyspiańskiego Kazimierza Tetmajera do ciętych ripost. Tetmajer uszczypliwie komentował na płótnie. Zasłynie to przysłowie od Wisły pokutno, spieszył się z swą osobą jak rydel na płótno. Stanisław Wyspiański dodał, niechże ciebie ry rymem w sławie knajpo, gdzie przy czarnej kawie drogi czas na niczym trawie. Szkoda, pani rydel, szkoda, drogi czas na niczym trawić, jest czas ponoć się poprawić, boś, boś jest sława jeszcze młoda. Na takie docinki rydel odpowiedział. Ty mnie nie wzywaj, Stasiu, do poprawy i nie potępiaj surowym wyrokiem, ja czas topię w filiżance kawy, a ty w sodowej z sokiem. Z końcem 1901 roku kawiarnia Turlińskiego zbankrutowała, a miejsce spotkań krakowskiej młodopolskiej cyganerii przeniosło się do cukierni lwowskiej, prowadzonej przy ulicy Floriańskiej. Wyspiański był doskonałym portrecistą nie tylko swych znajomych i kolegów artystów, z upodobaniem przez całe swoje dojrzałe życie z niezwykłą czułością tworzył portrety swoich najbliższych, żony i dzieci. Malarskie, rysunkowe i graficzne obrazy Teodora, Heleny, Mieczysława i Stanisława fascynują skalą autentyzmu i psychologicznej głębi. Indywidualizm tychże nieangażujących towarzyszych chwil powstawania obrazu, Wyspiański wydobywał, redukując program treściowy przedstawień do minimum ciasno kadrując, skupiając się z reguły na samej twarzy portretowanego w rzeczywistej pozie lub charakterystycznym ruchu. Pejzażem Wyspiański zainteresował się w roku 1892 w czasie swego pobytu w Paryżu. Chodząc po mieście malował olejne studia krajobrazowe, m.in. widoki na ogród luksemburski, barki na Sekwanie. Z listów do przyjaciół Wiadomo również, że interesował się niewątpliwie pod wpływem impresjonistów analizą barw i świateł, które zmieniają się pod wpływem warunków pogodowych. Zachowało się około kilkudziesięciu kompozycji pejzażowych artysty, które pochodzą z różnych okresów jego twórczości. Są wśród nich olejne pejzaże z Paryża, ale przeważają pastelowe widoki Krakowa i okolic podmiejskich oraz słynne widoki na kopiec kościuszki. Te ostatnie Tworzone przez artystę zamkniętego w czterech ścianach pracowni z powodu nękającej go choroby, według Wojciecha Bałusa obrazowało głód świata, pragnienie chorego, by wyjść poza mury mieszkania. Kronika kilku dni, bo taki tytuł obrazom z tej serii nadał artysta, skrupulatnie wpisując na ich licach lub odwrociach daty dzienne powstania, były eksponowane na czwartej wystawie krakowskiego ugrupowania sztuka w roku 1905. Artysta wycenił je do zakupu na kwotę każdego z osobna rubli 200. O krajobrazach tych w roku 1925 pisał Stanisław Świerz, twórca pierwszego katalogu dzieł Stanisława Wyspiańskiego. Zimą 1904 roku, kiedy Wyspiański z polecenia lekarzy nie opuszczał mieszkania, pejzaż z okna pracowni przy ulicy Krowoderskiej, z widokiem na nasyp kolejowy ze słupami telegraficznymi wzdłuż drogi i z perspektywą kopca Kościuszki. Stał się tematem kilku serii pasteli wielkości dużego lub małego arkusza papieru węglowego, a formatu pionowego, rzadziej podłużnego. Przedstawiały one kolejne momenty światła słonecznego, aż do chwili zachodu, to znów dni szare i zadymki śniegowe. Claude Monet, malujący stogi katedry mostki w swojej posiadłości w Giverni, w kolejnych prawie kilkuminutowych odstępach, to podobne założenie impresjonistyczne. Akademia Umiejętności w Krakowie w roku 1905 przyznała Wyspiańskiemu za te pejzaże nagrodę imienia Barczewskiego. Pejzaże te rozproszyły się po świecie. Według wspomnień Feliksa Asieńskiego, jednego z największych darczyńców Muzeum Narodowego w Krakowie, inicjatorem pomysłu na serię zwielokrotnionych motywów widoku z okna był on sam. Zachęcił artystę przywołaniem kilkudziesięciu widoków fasety katedry w Rouen Claude Monet. Pokazywał też Wyspiańskiemu swoje zbiory których wybitną część stanowiły drzeworety Hksaya i utagawy Hiroshige, tworzący widoki Świętej Japońskiej Góry, Fuji. Jako malarz wyspiański był oryginalny i wybitny. Te same cechy przejawiał również jako projektant sztuki użytkowej, w reformie której odegrał wielką rolę poprzez swe spektakularne realizacje, ale też przez działalność w Towarzystwie Artystów Polskich Sztuka. Wyspiański włączył się w tworzenie tego grupowania, które powołane zostało w 1897 roku przez grupę artystów związanych z Krakowską Szkołą Sztuk Pięknych. Celem było przyczynienie się do powiększenia życia artystycznego w kraju poprzez organizowanie wystaw ze starannie dobranymi eksponatami. Zaczął bardzo szybko, gdyż pierwsza wystawa sztuki odbyła się w Krakowie w dniach 27 maja 27 czerwca jeszcze tego samego 1897 roku. Wyspiański bardzo angażował się w działalność towarzystwa. Był członkiem założycielem, a w różnych okresach jego prezesem, sekretarzem, a przede wszystkim projektantem katalogów, plakatów towarzyszących ekspozycjom oraz twórcą aranżacji sal. Służył również swym mieszkaniem jako miejscem do zebrań towarzystwa. W kwietniu 1898 roku powierzono Wyspiańskiemu oraz Teodorowi Akcentowiczowi. Zaprojektowanie plakatu towarzyszącego wystawie oraz obmyślenie zewnętrznego urządzenia i dekoracji wystawy. W listopadzie tego roku na Walnym Zgromadzeniu członków sztuki zdecydowano, że obaj artyści będą odpowiedzialni także za projekt albumu artystycznego, do którego zostałby użyte klisze z życia znajdujące się w rękach towarzystwa. Na posiedzeniu w styczniu 1899 roku zastanawiano się w dalszym ciągu nad kwestią albumu artystycznego. Sprawa ta została posunięta o tyle, że pan Aksentowicz, Wyspiański i Mehofer wybrali klisze pozostałe z życia nadające się do tej publikacji i postanowili odbić dwa egzemplarze z każdej kliszy, aby tym samym utworzyć całość jasno przedstawiającą jakość i ilość tego materiału. Na kolejnym zebraniu Wyspiański został oddelegowany do urządzenia wystawy w lokalu Krywulta w Warszawie. Na zebraniu w dniu 1 maja uchwalono, że również on zajmie się dekoracją wystawy sztuki. W Gmachu Wiedeńskiej Secesji. Od maja 1899 roku do lipca 1904 roku Wyspiański nie uczestniczył w pracach sztuki. Na powrót zaangażował się w działalność stowarzyszenia dopiero w roku 1904. W lipcu tego roku odbyło się walne zgromadzenie, na którym wybrano nowy zarząd. Wyspiański został wybrany na sekretarza. Drugim ważnym punktem porządku obrad była kwestia udziału sztuki w wystawie jubileuszowej w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Do prowadzenia rozmów z sekretarzem i spisania warunków umowy wyznaczono Jana Stanisławskiego oraz Stanisława Wyspiańskiego. 18 lipca Stanisław Wyspiański wyjechał na kurację do austriackiego zdrowiska Bad Hall. Prowadził stamtąd listowne, listowne pertraktacje z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w sprawie wystawy. 2 września wrócił do Krakowa. I miał, natychmiast przystąpił do realizacji projektu aranżacji świetlicy, urządzonej staraniem i kosztem Towarzystwa Artystów Sztuka. Ostateczny jej wygląd opisał w katalogu towarzyszącym ekspozycji, wydanym nakładem Towarzystwa w Dniu Wernisarzu. Swoje dzieło nazwał porządkiem pod tytułem tym, a pozycją katalogu numer 30, wymienił następujące podpunkty: 1. Barwa ścian. Kaczkowane Krakowiaki, kaczkowane rządkiem ustawione jak kaczki, chodzą jedna za drugą. Krakowiaki, Geranie Pelargonie. Wykonali majster Antoni Tuch, czeladnicy, Pokorny Jan, Lewicki Jan. 2. Bramy przystawy siedziska ława skrzynki, wykonali majster Sydor Andrzej, majster Zieliński, czeladnicy, Praszkiewicz Julian Zieliński Stefan. 3. Gwiazdy, wykonali majster Górecki Antoni, czeladnik, weselist Franciszek. 4. Zasłony sukna Skent, dzierganie haft, wykonała pani czeremuga Helena. O porządku wystawy pisano w ówczesnej prasie. Dziennikarz Antoni Hołoniewski poświęcił dwie szpalty w petersburskim kraju, opisując detalicznie aranżację wyspiańskiego i podkreślając jej niewymuszoną wytworność, nazywając ją samą dziełem sztuki wysokiej wartości. Cała świetlica jest urządzona w tonacji popielatej. Popielata jest barwa ścian i kobierca, którym wyścielona jest cała podłoga, kotary zawieszonej u drzwi i boazerii biegnącej dookoła, która się nazywa po polsku przystawą i foteli ciosanych z drzewa, które nazywam się siedziskami, i ławy, i wreszcie ram obrazów, tylko że barwa popielata ma u każdego z tych przedmiotów ton inny, tak iż oko, zamiast znużyć się, doznaje niezmiernie przyjemnego wrażenia. Tylko wcinania u przystawy napuszczone są farbą czerwoną. Drzwi mają prześliczne dwie gwiazdy metalowe u szczytu z koralami po środku. To rozwinięty motyw gwiazdki śniegowej. Ława i fotele tchną jakąś odwieczną powagą, Kotara dziergana w kwiaty wzorzyste, dookoła ścian u samego pułapu biegnie fryz malowany w postaci kaczkowanych krakowiaków. Wszystko skomponował, urzędził i nazwał, posługując się wyrażeniami ludowymi, Wyspiański. Panuje tu najwyższa rytmika, najwyższa harmonia w barwach i urządzeniu. Drugą wielką realizacją Wyspiańskiego z zakresu sztuki użytkowej było zaranżowanie wnętrza domu lekarskiego, siedziby Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. I to dzieło, realizowane równocześnie z salą świetlicy w roku 1904, a następnie 1905, było na ówczesne czasy awangardowym przedsięwzięciem autorskim w każdym detalu. Dom lekarski wybudowany został w roku 1904 przy ulicy Radziewiłowskiej, według planów architektonicznych Władysława Kaczmarskiego i Ignacego Sobnińskiego. We wrześniu tego też roku prace nad projektem wyposażenia go wnętrza powierzono Wyspińskiemu. Pomysłodawcą tego zlecenia był prezes Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego Julian Nowak, doktor nauk lekarskich, profesor nadzwyczajny katedry weterynarii w Uniwersytecie Jagiellońskim, późniejszy premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej. 2 marca 1905 roku w południe odbyła się ceremonia otwarcia domu lekarskiego. Opinie o współczesnych o siedzibie towarzystwa były niezwykle pozytywne. Również w prasie nie brakło rzetelnych artykułów opisujących wystrój tego budynku i podkreślających nowatorstwo koncepcji i realizacji wnętrza. Od oszalowania galerii w sali posiedzeń do witraży w westybulu, od świeczników na lampki elektryczne do kilimów i pomalowania ścian. Wszystko wyszło w projekcie spod ołówka i pędzla Wyspiańskiego i pod jego osobistym kierownictwem zostało wykonane przez siły krajowe. Z tego względu dom Towarzystwa Lekarskiego jest zjawiskiem nader interesującym. Jest wcielenie myśli artystycznej w przemysł tak jednolitym, że już przez to samo zasługiwałby na najbaczniejszą uwagę. A tu przybywa jeszcze niepospolita indywidualność artysty, który swą oryginalną fantazję dekoracyjną, nadaje kierunek całej odrębnej szkole w rozwoju polskiego przemysłu artystycznego. Praca dla Juliana Nowaka nie została jednak całkowicie wykonana. Urzeczyście oddany do użytku dom lekarski nie posiadał bowiem nadal przeszklen westybulu. Dopiero w maju 1905 roku zakład witrażowniczy Tucha Jakielskiego rozpoczął przymiarki do realizacji pastelowego projektu w szkle. Na początku września wszystkie witraże wprawiono w okna domu lekarskiego. Wystrój mieszkania doktora Tadeusza Żeleńskiego i jego żony Zofii Spareńskich był trzecią nowoczesną aranżacją wnętrza, której podjął się Wyspiański w drugiej połowie roku 1904, a pierwszą próbą zmierzenia się z urządzeniem prywatnego mieszkania. Przy pracy tej wykorzystał wcześniejsze doświadczenia z projektowania wyposażeń własnych pokoi, a przede wszystkim mieszkania przy ulicy Krowoderskiej. Żeleńscy pobrali się 7 czerwca 1904 roku, w sierpniu wyjechali za granicę w związku z pracą Tadeusza Żeleńskiego. Po, po powrocie z Francji, który planowano na pierwszą połowę roku 1905, mieli zamieszkać w nowo wybudowanej kamienicy przy ulicy Karmelickiej 6. Przygotowanie mieszkania dla młodego małżeństwa zajęła się matka Zofii, Eliza z Milsenów Pareńska, wielka admiratorka twórczości Wyspiańskiego. Wyspiański z przyjemnością, jak sam wyznał, przystąpił do aranżowania wnętrz mieszkania Żeleńskich. Prace nad koncepcją według zapisów w raptularzu pod datą 18 października 1904 roku rozpoczął od projektowania mebli do pokoju poczekalnego i pokoju sypialnego. Jak wspomina Tadeusz Żeleński, jakoż niedługo potem przyniósł najdokładniej narysowane pierwsze wzory mebli z pomiarami, skalą, wskazówkami co do gatunku drzewa, wykonania, szczegółów. Śliczne te rysunki to istny wzór dokładności i czystości. Powstało ich około 80, a dotyczyło meblowania salonu, Sypialni, poczekalni i jadalni. Po kilkunastu miesiącach pracy całość wyposażenia była gotowa. Samo zaś mieszkanie funkcjonowało niemalże ku przerażeniu właścicieli jako mała filia Muzeum Narodowego osobliwość krakowa. Historię krótkiego użytkowania mebli, ze względu na ich niewygodę, w roku 1910 żelenscy odsprzedali je doktorowi Andrzejowi Hramcowi, właścicielowi zakładu wodolicznicznego w Zakopanem, Opowiedział nie bez złośliwości żeleński w jednym ze swych afelietonów w roku 1927. Jednolite stylistycznie, o prostych, zgeometryzowanych formach oszczędne w dekoracji, wyraźnie odróżniały się od klasycznych mebli salonowych i wartość artystyczna podnoszona i doceniona przez współczesnych sprawiła, że wkrótce zaczął być pokazywany na wystawach jako samodzielne dzieła sztuki. Wśród pionierskich dokonań wyspiańskiego w dziedzinie sztuki użytkowej ważne miejsce zajmuje typografia. Ogromny wkład artysty w jej reformę doceniali już jemu współcześni. We wspomnieniu o Wyspiańskim Ekielski tak podsumował tę działalność artysty. Piękna okładka do pieśni Lucjana Rydla z różą rzuconą w skos, okładka rocznika krakowskiego z pionowo ustawionymi pokrzywami, spiętymi piastowską koroną, okładka klątwy, książki o Hamlecie, wreszcie okładka dróg i ilustracji Iliady, to są dzieła, które w historii pięknej książki mieć będą zawsze chlubną pozycję jako nowocześniejsze formie od analogicznych prac prarafalitów i ich epigonów. Sam układ główki, czyli tytułu życia, jest arcydziełem typograficznej sztuki. Dekoratywny układ druku, jego stosunek do reszty stronicy niepokrytej drukiem, przerywanie szerokich marginesów z lewej strony winietą kwiatową, rozgraniczenie ustępów delikatnymi, sfalowanymi liniami drukarskimi, układ osiowy tekstu, drukowania tylko na nieparzystych stronach, zgrabny dobór czcionki, rytmiczne zestroje myśli przy pomocy graficznych okresów, świetne operowanie wersalikami i gustowny dobór papieru to są zasługi, za które, jak słusznie mówi Przecław Smolik w swym pięknym i wnikliwym studium Zdobnictwo Książki w Twórczości Wyspiańskiego, drukarze polscy winni pomnik postawić Wyspiańskiemu. W 1898 roku Wyspiański został kierownikiem artystycznym krakowskiego tygodnika artystyczno-literackiego Życie. Funkcję tę sprawował od 29 października 1898 roku do 5 sierpnia 1899 roku. Redaktor główny tego czasopisma Stanisław Przybyszewski drukował życie w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak wspominał Józef Filipowski, ówczesny dyrektor tej firmy, Artyst był żywo zainteresowany typami czcionek i zdobników, jakimi dysponowała drukarnia. Zasadą kompozycji strony, którą przyjął w komponowaniu karty, był dwuszpa dwuszpaltowy układ kolumny dzielony w sposób malarski, odbiegający od sztywnego schematu. Puste płaszczyzny białej karty, wolne od druku, miały charakter dekoracyjny. Winiety, najczęściej budowane w oparciu o motyw kwiatu, pojedynczy lub zwielokrotniony, odgrywały znacznie mniej ważną rolę. Częściej wyspiański używał linii o różnej grubości i układzie. Praca przy życiu zaowocowała nawiązaniem znajomości z profesorem Bolesławem Ulanowskim, zarządzającym z ramienia Uniwersytetu, który zaproponował wyspiańskiemu druk pierwszych utworów dramatycznych artysty na kredyt. Drukarnia z kolei miała przywilej komisowej sprzedaży tychże książek w księgarni Gebetnera i spółki w Krakowie. Większość książek wydawał sam, gdyż gwarantowało mu to pełną swobodę w wyborze formatu, papieru. Kroju czcionki i zastosowania ozdobników. Wyspiański twórczość plastyczną wiązał z problematyką teatralną, dominującą od roku 1900 w jego działalności artystycznej. Tworzył projekty scenograficzne, reżyserował dramaty własne i adoptował na scenę sztuki artystów obcych. Jego nowatorskie poglądy na teatr, wyrażone w studium o Hamlecie, sprawiły, że został uznany za twórcę nurtu wielkiej reformy teatru. Zakładała ona twórczą integrację w przedstawianiu wszystkich elementów sztuki widowiskowej. Przełomowym wydarzeniem w dziejach polskiej sceny narodowej było wystawienie Wesela w dniu 16 marca 1901 roku. W roku 1905 Wyspiański ubiegał się o stanowisko dyrektora teatru miejskiego w Krakowie. Gdyż w sierpniu kończyła się dzierżawa dyrektora Kotarbińskiego. Cała historia batalii wyspiańskiego o teatr w Radzie Miejskiej, w Mieście i w Prasie odbiła się szerokim echem. O jej przebiegu, zakończonym niestety odrzucaniem warunku wyspiańskiego i wyborem Ludwika Solskiego, przeczytać można w korespondencji artysty z bliskimi mu znajomymi, w listach do Stanisława Laka i Józefa Skąbskiego. W sprawie teatru liczę tylko na siebie i nie mam zamiaru liczyć na kogo innego. Wszystko więc, cokolwiek szanowny pan podjął w tej sprawie, byłoby tylko jego sprawą, a nie moją i jedynie tak uważane być może, a tymże samym z moją sprawą nie miałoby nic wspólnego. Wspominał wielce szanowny pan o osobach bliżej mnie stojących. A czy ja wiem, kto są osoby bliżej mnie stojące, a które są stojące dalej? Cokolwiek szanowny pan zechce przedsięwziąć, to winno być z jego przekonaniami, zamiarami, ideami, celami zgodne. A to też samym nie potrzebuje ani mojej aprobaty, ani zgody, ani wspólności. O teatrze więc już nigdy rozmawiać nie potrzebujemy. Gdy ja teatr lubię i o teatralnej mojej sprawie mówić nie chcę. To cytat z listu do Józefa Skowskiego. Wyspiański łożył repertuar, opracował całe przedstawienia pod kątem ich przyszłej scenizacji. Były to między innymi Juliusz Cezar i Cyd. Przygotował rysunki scenografii, ruchu scenicznego, projekty kostiumów. Dzieł Wyspiańskiego, związanych z jego nowatorską plastyką teatralną w zbiorach muzeum jest niewiele. Największą grupę stanowią rysunki kostiumów i rekwizyty do dramatu Bolesław Śmiały. Prapremiera tego spektaklu w scenografii autora odbyła się 7 marca 1903 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W zbiorach znajdują się również pojedyncze szkice do dramatów – Meleager, Wyzwolenie, Protesilaz i Laodamia, Legenda, Skałka. Szczególną urodą odznaczają się dwa pastelowe portrety aktorek. Wandy Siemaszkowej i Władysława Ordonówną. Jak zauważali badacze teatru, dramat Wyspiańskiego był bardziej widowiskiem. Przeoblekał się w kształt wizji malarskiej. Autor dramatu był zarazem jego inscenizatorem i dekoratorem. Teatr Wyspiańskiego stanowi najlepsze potwierdzenie Suwa Adama Mickiewicza, że sztuka dramatyczna nie polega ani na teatrze, ani na dekoracjach, ale przeciwnie, wszystkie te przedmioty powinny wynikać z myśli poetyckiej. Wyspiański przez lata gnębiony ciężką chorobą zmarł 28 listopada 1907 roku i został pochowany w krypcie zasłużonych na skałce w Krakowie. Widziałem go po raz ostatni, w początkach października. To cytat z Władysława Stanisława Reymonta z 3 grudnia 1907 roku. W jeden z takich dojrzałych i złotych jak kłos pszeniczny dni jesieni, kiedy pola spracowane, puste i osnute pajęczyną leżały w świętej zadumie nowych poczynian, a martwiące drzewa roniły ostatnie krwawe liście, leżał w łóżku obłożony korektami książkami. Byłem stafem, przyjął nas serdecznie, po przyjacielsku. Usiadł z trudem, wyglądał strasznie. Podobien był do Piotrowina. Miał twarz zapadłą, poczerniałą i wyschłą, prawą rękę w bandażach, a lewą władał tylko częściowo. Głos obcy, niewyraźny, a tylko oczy były jeszcze dawne. Oczy jasnoniebieskie, władcze i mądre. Oczy pełne błyskawic i woli nieugiętej, hetmanie oczy walki. Nie mogłem mówić, porażony grozą jego twarzy. Czułem, że on już z tru trudem dźwiga własnego trupa. Ale ożywił się, zaczął mówić i rozbłysnął wszystką wolą swoją. Milczeliśmy, zasłuchani w nieśmiertelny hymn potęgi ludzkiej.